Ponad 60% mieszkańców gminy Brody w 2009 roku w referendum wypowiedziało się przeciwko lokalizacji na ich terenie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Wyniki tego referendum są dla organów gminy wiążące. Część radnych zdaje się o tym nie wiedzieć. Zmienili front i chcą na siłę budować kopalnię. Pojawia się pytanie, czy reprezentują inwestora, koncern Polską Grupę Energetyczną, czy mieszkańców gminy. Na dobranoc, dobry wieczór. Podzieleni. Czerwca 2009 roku odbyło się referendum, w którym mieszkańcy gminy Brody w zdecydowanej większości opowiedzieli się przeciwko planowanej inwestycji. Na referendum dowożono ludzi na wózkach, którzy, żeby tylko podpisał, żeby był na tak. Wygrali, trudno. To nie jest demokracja, to jest, powiedzmy, załatwianie spraw, bo mój cel jest ważniejszy, co nie? W 2010 roku odbyły się wybory nowych władz gminy. Ten nurt, który organizował, był zaangażowany w doprowadzenie do referendum, wystawił swój komitet wyborczy i z którego ramienia ja byłem kandydatem na wójta gminy. I w tych wyborach zostałem przez społeczeństwo gminy Brody wybrany. Wójt jest w tej chwili z opcji przeciw kopalni. Ale przez ten okres 2 lat, część z radnych, która była przeciwna, przyjrzała na oczy, że możemy mieszkańcom ułatwić życie. Przed tym, żeśmy mieli, jak to można powiedzieć, większość w Radzie, która była przeciwko kopalni. Po jakiejś wycieczce, po jakiejś spotkaniu zmieniają zdanie. Wszystko zaczęło się, że tak powiem, psuć od momentu, kiedy rząd przyjął dokument Polityka Energetyczna 2030 i to jak gdyby dało nowy wiatr w żagle dla zwolenników inwestycji. Próbowano ludzi przekonywać, że to już jest nieodwołalne, to już jest przesądzone, że to musi być. Po tym okresie, tym referendum, oni wszyscy, nie tylko radni, ale i mieszkańcy ochłonęli i widzą, że można żyć właśnie inaczej. Że pieniądze, mówią, szczęścia nie dają, ale bez tych pieniędzy nie możemy zrobić nic. Tamta grupa ma przewagę za kopalnią, jeżeli chodzi o radnych, ale my mamy w swojej grupie jeszcze duże poparcie ze strony wójta. Póki ja będę trzymał stery rządu w tej gminie, dopóty będę bronił, żeby ta inwestycja na terenie gminy Brody nie powstała. Nie będę zmieniał w czasie kadencji zdania. I tego staram się trzymać. Oni zmienili to zdanie w przeciągu tam, powiedzmy, 2-3 lat. Gucio w pewnym wypadku stracił pamięć. Zdawało mu się, że jest mrówką. Nie słuchał niczych perswazji, nawet swojej przyjaciółki Mari. Nie mi jest oceniać kogoś, w tym wypadku tych radnych, którzy zmienili zdanie. Zmiana decyzji jest rzeczą ludzką i to pewnie nie pierwsi i nie ostatni. Jednemu radnemu to powiedziałem, że zdradził pan mieszkańców i nas, radnych, którzy razem żeśmy to robili, to za to słowo, że zdradził, to powiedział, że możemy się spotkać u prokuratora. To nie wiem, czy mogę się wypowiadać. Bo to przecież czarny charakter. Bardzo mnie to zmartwiło, bo kupę radnych były przeciwko kopalni, a dzisiaj podtworzyli komisję, które prowadzą rozmowy z kopalnią. Nie ukrywam, że powstała z inicjatywy właśnie pana radnego Marka Tracza doraźna komisja do spraw kontaktów czy też współpracy z potencjalnym inwestorem. Nie wiem, jakie są efekty jej pracy, ponieważ w uchwale jest zapis, że komisja będzie raz w miesiącu przedstawiać Radzie efekty swojej pracy. Jak się orientuję, to taki raport, czy też może jakieś takie sprawozdanie wpłynęło tylko raz. Nie ukrywam, że niektórzy być może potraktowali bardzo koniunkturalnie przynależność do tej komisji.
Chodźcie, chodźcie do mojej sieci. Pirli, pirli, pirli. Rozmawiałem z wieloma radnymi, no i udało mi się przekonać prawie 10 osób. Oni nie są przekonani całkowicie, że są przeciwnikami, ale widzą, mówię, tą drugą stronę. Że można być przeciwnikiem, ale można też popierać tę inwestycję po to, żeby ewentualnie jako przeciwnik potem kontrolować, czy to, co jest obiecane, to, co jest robione, to jest tak, jak powinno być. Sama sytuacja dla mnie jest troszeczkę taka, moralnie bym powiedział, no dwuznaczna, bo niezależnie od tego, czy to jest inwestor, który chce kopać u nas węgiel, czy też inwestor, który chciałby produkować, no nie wiem, nakrętki, takie oficjalne lobowanie przez radnych na jego rzecz, dla mnie ma to takie, no, śliskie podłoże, bo zawsze ktoś może, że tak powiem, przypiąć łatkę, że dlaczego ty to robisz, prawda? Nie chciałbym tutaj żadnych podtekstów sugerować, no ale takie się mogą pojawić, no bo ludzie zazwyczaj tak to oceniają. No ja też mogę węszyć spisek w lobby antykopalnianym. Może to jest jakieś inne lobby. Duży wpływ na zmianę ich postawy miał fakt, że zarząd PGE Gubin zorganizował kilka spotkań z sołtysami, z radnymi, zaoferował im pomoc w rozwiązywaniu ich jakichś tam problemów. Dużo propozycji jest takich ze strony kopalni, że oni by nam to zasponsorowali, czy tamto. Po prostu nie chcę wchodzić, bo to coś wejść z nimi, no to co za coś jest. To nie jest już, że my jakieś pieniądze dostaniemy od nich i oni się o coś nie upomną. To nie jest tak, że to tylko akurat kopalnia daje i nikt więcej. To jest bardzo dużo takich instytucji, która wspiera działalność stowarzyszeń i takiej społeczności lokalnej. Osobiście sam do PGE po nic nie idę. Uważam, że być może mamy gminę niezamożną, ale nie tak, że na tyle biedną, że nic się u nas nie dzieje, bo troszeczkę u nas się dzieje, troszeczkę się zmienia przez te dwa lata. Możemy sobie poradzić też i bez tych pieniędzy. Kiedy już będzie, powiedzmy, takie optymalne pozyskanie tego węgla, do 35 milionów gmina będzie miała dochód. W tej chwili ma około chyba 9. To są podatki różnego rodzaju, czyli za każdą wydobytą tonę są jakieś tam środki. To nie jest, że gmina dostaje cały podatek. Podatek gmina dostaje coś 50%, 20% dostaje powiat, 20% województwo, a 10% idzie do państwa. Na pewno pieniądze podreperowałyby budżet gminy, wywindowałyby go bardzo wysoko, tylko ja mam takie jedno pytanie. Czy aby na pewno tej gminy? Kopalnia miałaby zająć teren około 2/3 gminy. Czy taka gmina ma rację bytu? Likwidacja gminy, która jest rozwojowa, bo taka będzie, nie oszukujmy się, taka będzie, jeśli chodzi o sferę ekonomiczną. Nie będzie zasadna i do tej pory nie było takiego przykładu. Dużo większy obszar w gminie Kleszów został zajęty pod wyrobiska niż tu jest planowany w gminie Brody i tam nie ma takiej obawy. I nie ma obawy, nie ma obawy. Tam nie zaistniała taka sytuacja, żeby gmina została zlikwidowana. Jeżeli by doszło do zniszczenia tych wiosek, wysiedlenia, to nasza gmina najprawdopodobniej by została zlikwidowana, bo same Brody z okolicznymi dwoma, trzema wioskami nie będą gminą. Nie dalej jak wczoraj otrzymałem odpowiedź z zarządu województwa, który odmówił nam uzgodnienia zmiany studium i planu miejscowego dla terenu, który nie leży w interesie bezpośredniej eksploatacji węgla brunatnego, o którym mówi PGE Gubin. Powołał się na zapis w planie wojewódzkim, który mówi o potrzebie kompleksowej ochrony i wykorzystania udokumentowanych złóż węgla. Wiem, że na pierwszy rzut ma być tam, powiedzmy, około chyba 1000 hektarów. I zanim to się wybierze, zanim to jest czas i potem tam, powiedzmy, systematycznie się to przesuwa. Dla mieszkańców, którzy są przesiedlani czy wykupowani, na preferencyjnych warunkach udostępnia działki, udostępnia możliwość zamieszkania na tym terenie. Myślę, że trzeba pieszo iść. Nogi w śniegu będą marzły nam. Oj, jednak to trzeba zrobić dziś. Zmykać trzeba stąd. Właśnie tak. Ile obszaru gminy
zajmuje to złoże. Praktycznie całą naszą gminę. Brody, Jeziory Wysokie, Marianka, Zasieki. Czyli przeprowadzenie tutaj jakiejkolwiek zmiany nie będzie możliwe. Zrobić tutaj działki mieszkaniowe, żeby tych ludzi z terenów, które będą zajmowane pod odkrywkę, przesiedlić, żeby zostali na terenie gminy. Jeżeli ja tego nie mogę zrobić, no to ja przepraszam bardzo. Do czyjej gminy będą wpływały te wpływy? Oni się domagają, że oni już by hotele budowali, taki Lubsko, ten bakalarz, drogi, żeby tam inwestycja szła. Tutaj ma być kopalnia, a Krosno się upomina, żeby zrobić port przeładunkowy jakiś na Odrze albo Budnicy kosztem naszym. Planowane jest około 2000 miejsc pracy. Niech będzie to 1000 miejsc pracy, gdyby to wrzucić. Jakie to są dochody dla tych gmin dodatkowe? Wysiedleniem zostanie objętych około 2000 osób, czyli 2000 osób zostanie wysiedlonych, żeby 2000 osób zostało zatrudnione. Duża migracja ludzi będzie z tamtych terenów. Firmy wejdą transportowe, firmy, które mają jakieś koparki, rubliarki. Z miejscowych to jakiś, to już w liczbie pojedynczym było, jakiś mechanik, jakiś spawacz. Tam jest 120 km taśmociągu. Te taśmociągi ktoś musi nadzorować, mimo to, że tam jest monitoring. Co ileś tam metrów jest budka, jest ochroniarz, który sprawdza każdego, który przejeżdża. I w ten sposób licząc, to tam jest około chyba 4, czy 5, czy 6 tysięcy nawet pracowników. Ci młodzi ludzie nie mają co liczyć teraz na to, że znajdą pracę w kopalni, bo kopalnia plus elektrownia to jest perspektywa około 30-35 lat. To w 2030 według planów, które przedstawił inwestor i przedstawia na spotkaniach, ma popłynąć prąd. Także to nie jest tak, że za 40 lat tu będzie praca. A nawet gdyby to miała być praca dla moich wnuków, to i tak czasami warto o to, przynajmniej w moim mniemaniu, o to zawalczyć. Takie pogłoski słyszałem od ludzi, którzy na stanowiskach dużych są, że w tej grupie, co w tej chwili jest, to chodzi tylko o pozyskanie koncesji, odsprzedanie jej, oddanie. A jakie umowy będą zawarte między tą grupą, co ta komisja powstała do rozmów z kopalnią, to te umowy nie będą brane pod uwagę. To trzeba najpierw pomyśleć, o innych trzeba pomyśleć, rozumiesz? Ja już właśnie myślę o poziomkowych lodach i o tych niebieskich migdałach, że ich nie ma. Nie mamy żadnej infrastruktury, którą możemy zaoferować jakiemukolwiek inwestorowi. Nie mamy kadr wykwalifikowanych, nie mamy zaplecza wśród młodych ludzi. Nie mamy nic. PGE jest jedynym poważnym inwestorem, który jest zainteresowany zainwestowaniem dosyć dużych pieniędzy w naszą gminę. To jest szacunkowo około 20 miliardów. Gdyby nawet nie połowę, ale załóżmy tam 1/10 czy 1/20 tej kwoty zainwestować w poprawę stanu infrastruktury tej gminy, Brody mogłyby się stać taką samą perełką, jak nie przymierzając Łagów. I na pewno odbyłoby się to z korzyścią i dla mieszkańców, i dla środowiska przede wszystkim. Brawo, Filip, brawo! Stare przysłowie pszczół mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. My się nie musimy jako stowarzyszenie spieszyć. Jeżeli nie będzie tej inwestycji, to stowarzyszenie na pewno będzie dalej istniało. To nie jest tak, że my jesteśmy uzależnieni od inwestycji czy od inwestora, kim by on nie był. Jeżeli zgłosi się tu inwestor, który będzie chciał postawić fabrykę samochodów, i my jako stowarzyszenie będziemy za. My po prostu jesteśmy za rozwojem tej gminy. Nadarzyła się okazja poprzedniej kadencji jeszcze do pozyskania inwestora i trzeba z tego korzystać. Będąc radnym od samego początku, jestem przeciwny kopalni i będę przeciwny kopalni, bo kopalnia to jest barbarzyństwo środowiska. 15 lat chyba jak się wbudowałem, ale w zamian za to, żeby moje dzieci miały pracę czy przyszłość inną, no trzeba coś poświęcić, no nie oszukujmy się. No. Do końca 2014 PGE musi zakończyć proces koncesyjny. Oni mają teraz do wykonania pewne zadanie. Przekonać ludzi, żeby do tej inwestycji doszło. A co będzie potem? Przecież ich nie będzie. Ich to nie będzie interesowało. Oni mają wykonać zadanie. Później pojechać do Warszawy, odsalutować. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Westchnął cicho nasz koziolek i znów poszedł biedaczysko.
po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. Marca 2013 roku grupa radnych pod wodzą radnego Tracza, pracownika jednej ze spółek PGE, na sesji Rady Gminy Brody odwołała przewodniczącą rady, panią Jadwigę Łanicką. Nie pomogło tu ponad 500 podpisów poparcia od mieszkańców gminy. Grupa radnych lobbujących za budową kopalni odkrywkowej podjęła również uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w celu lokalizacji odkrywki w Brodach. Nie wzięto pod uwagę dwóch negatywnych opinii prawnych w tej sprawie. Radni, łamiąc reguły demokracji, zlekceważyli też wiążący wynik referendum gminnego z 2009 roku, kiedy to większość mieszkańców powiedziała odkrywce nie. Mieszkańcy przygotowują referendum w celu odwołania całej rady.